doktor Leśniak powiedział, że proszę załatwić tam w dół i w lewo. Jest kuratorium i proszę bardzo do naszej szkoły. Zapraszamy. A ta szkoła za tymi, proszę Państwa, blokami, pomiędzy blokami, zaraz zobaczymy, ciut, bo to prześwit przez blok. I my tu chcemy pokazać troszeczkę muzeum, proszę Państwa, Chopina w Warszawie, bo Amerykanki fotografują, robią zdjęcia przyjezdne z USA, w ogóle z Anglii, Ameryki, Białystok, ziemi nie prawa i sprawiedliwości, tylko ziemi prawosławnych, bo to jest różnica. Muzeum Chopina. Tutaj widzimy w Polsce społeczeństwo jest takie nie za bardzo sympatyczne i względem siebie i zgrzytali na niego zębami, jak to się mówi, ale wiecie Państwo co, że ksiądz Rydzyk powiedział, że oni w ogóle swojego kościoła katolickiego nie tolerują, bo troszeczkę zapuścili tutaj od roku 1905 Świadkowie Jehowy, prawdę z Biblii, rzucaj chleb po wodzie, puszczaj chleb po wodzie, puszczaj, a do ciebie wróci, to potem i mormoni, i oni zaczęli naśladować, a to Świadków Jehowy, a to mormonów, a to ewangelików, a to prawosławnych, których też już nie ma. I po prostu oczywiście, że nieudolnie, bo ludzie, którzy właściwie wcale w nic nie wierzą, teraz nie wiem, czy Państwo wiecie, ateizm się szerzy, rośnie od dołu do góry przez ten pałac kultury Stalina i Lenina, ateistyczny. A tu już, o, czubek szkoły widać za tych budynków. Czubek szkoły, proszę Państwa, widać. Konopczyńskiego 4. No i jak uczyłam się w Ciechanowie, bo ja pochodzę z Ciechanowa, proszę Państwa, w pedagogicznym studium technicznym, no to był taki chłopak, a jaka super tam dyrektorka była, tam była psychologia, pedagogika, przysposobienie do życia w rodzinie, bardzo wysoki poziom języka polskiego, bardzo. Mędykowska, profesor Mędykowska miała, to można było tam u niej nie wyciągnąć tej trójki. Bardzo ciężka ta Mędykowska była, jak sama nazwa wskazuje, oj. No ale tak, z matematyki miałam 4 z plusem, byłam kosa, młoda dziewczyna miała matematykę, młoda dziewczyna miała psychologię, nasza wychowawczyni klasy, i zginął w wypadku samochodowym nasz Aleksander, kolega w Ciechanowie. No i okazało się, że z Warszawy uciekł stąd. Tak, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale właśnie przyszedł do naszej klasy i on powiedział, że przyjechał z Warszawy, bo on nie chce Warszawy, bo on rezygnuje z Warszawy, jesteśmy na ulicy Tamka. Rezygnuje, proszę Państwa. I po prostu ja to wykorzystałam, że jeżeli on rezygnuje z Warszawy, to ja do Warszawy jadę. I ja z kolei rezygnuję z Ciechanowa. No i tak to było.